Nie mówić nic społeczeństwu, oszukiwać społeczeństwo, zatajać się tą informację tylko i wyłącznie, żeby realizować swoje cele partyjne. Nie ma pan czasami wrażenia, tak jak pan zresztą e, przed chwilą nakreślił, że te kraje starej Unii, Dokładnie. E, kiedy my mamy pewne przewagi konkurencyjne, to od razu próbujemy je zniwelować. Dokładnie tak, panie redaktorze, że to jest bardzo trafna ocena z pana strony. I tak jak Niemcy, bo niektórzy mówią naziści, tak jak Niemcy mordowali Polaków, tak i Ukraińcy. Witam Państwa z tej strony Mikołaj Dowieko, redakcja Goniec.pl, karty na stół, Państwa i moim gościem, poseł Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, jest pan szefem Komisji Obrony Narodowej w Sejmie, no i dzisiaj czekamy na informacje ministra Błaszczaka w sprawie tej rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Co, dowiemy się w końcu czegoś? Myślę, że nie. To jest tylko i wyłącznie głosowanie dzisiaj, w związku z tym, czy w ogóle generalnie ten punkt ma wejść do porządku obrad, czy nie. I zazwyczaj, jak są tego typu trudne i nie, bardzo niewygodne punkty dla prawa i sprawiedliwości, to po prostu PiS przegłosowuje tak, jak on chce, czyli prawdopodobnie nie wejdzie ten temat. Tak, jak Błaszczak nie chciał nam wyjaśnić tej sprawy na tajnej Komisji Obrony Narodowej połączonej z Komisją do Spraw Służb Specjalnych, czyli byli naprawdę posłowie, którzy są najbardziej zorientowani i najbardziej e, zainteresowani tym, żeby wyjaśnić między innymi los tej nieszczęsnej ruskiej rakiety, która spadła gdzieś pod Bydgoszczą, zdaje się w połowie e, listopada u, ubiegłego roku i do dzisiaj Błaszczak nie chce nam wyjaśnić jak to się stało, E, oczywiście chowając się za plecami mundurów. Ostatnio zrobiliśmy na naszym kanale YouTube'owym taką sondę, czy Polska jest bezpieczna, no oczywiście to nie jest reprezentatywna grupa, no bo to nie jest badanie politologów, natomiast było dużo odpowiedzi, że nie. Też zresztą często są obawy o to właśnie związane z tym, co się dzieje tak na Ukrainie, też ta rosyjska rakieta też pamiętamy przewodów, tak, to się wydarzyło tam. Uważa pan dzisiaj, czy gdyby ktoś to pytanie, czy Polska jest bezpieczna, to by, to by powiedział pan tak? Czy raczej by pan? Generalnie ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, i odpowiedziałbym tak, Polska jest bezpieczna, ale mam pewnego rodzaju też wątpliwości, bo na przykład mieliśmy tajną komisję. Właśnie 15 listopada ubiegłego roku, w, w, gdzie też między innymi roz, rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa nieba, wcześniej minister Błaszczak zapewniał w mediach, że Polska ma trójwarstwową ochronę nieba. I co się okazuje, że spada rakieta w przewodowie, zabija dwóch obywateli polskich. W międzyczasie, i to jest ciąg takich zdarzeń zupełnie nieprzypadkowych, panie redaktorze. I to być może wyjaśniałoby, dlaczego PIS ukrył ten fakt, bo ja myślę, że oni wiedzieli o tym, że ta rakieta jednak spadła gdzieś tam pod Budgoszczą, tylko biedaki nie, nie, nie mogli znaleźć tej rakiety, bo wysłali dwuosobowy patrol policji, żeby w ogóle poszukali tej rakiety, nie rozgłośniając sprawy, ale do rzeczy chodzi o to, że w tym czasie też miał ten nieszczęsny, miał miejsce ten nieszczęsny wybuch granatnika w komendzie głównej policji. Gdzie i gdyby jeszcze doszła ta rakieta, a wcześniej był przewodów, gdyby później doszła ta rakieta jeszcze pod Bydgoszczą, no to ja myślę, że kompromitacja taka medialna. Czy uważa pan, że wizerunkowa byłaby Dla wyższych celów można powiedzieć, to zrobić, tak, żeby też nie mieć. Panie, ja bym tego nie nazywał Kryzysu medialnym. Wyższymi celami, tylko po prostu celami partyjnymi. Nie mówić nic społeczeństwu, Oszukiwać społeczeństwo, zatajać się tą informację tylko i wyłącznie, żeby realizować swoje cele partyjne. Panie pośle i tutaj na razie kropka w temacie armii, bo jest też najnowsza. Najnowsze głosowanie w Parlamencie Europejskim Nature Restoration Law, czyli to w sprawie odnowienia biur, bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. No tutaj oczywiście sprzeciwiała się polska większość rządowa, sprzeciwia się Konfederacja, ale również Władysław w na nawołał do tego, że to jest złe prawo, że to wiele polskich gospodarstw zniszczy po prostu wiele hektarów użytków rolnych. Jak podchodzić do tego, co się teraz dzieje w ramach polityki Unii Europejskiej? Generalnie y, polityka Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o te tereny wyłączające spod y, różnego rodzaju upraw, to jest bardzo zła polityka. Y, ja pamiętam, jak my żeśmy jako rząd wtedy, gdzie byliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, w rządzie był nasz minister rolnictwa, Również walczyliśmy z urzędnikami Unii Europejskiej, którzy nie chcieli dopuścić do swobodnego przemieszczania młodego ziemniaka na terenie Unii Europejskiej, wymyślając jakieś dziwne choroby, bakterioza, badania, kazali robić. Znaczy utrudniali tak, ta Stara Unia utrudniała tak, żeby sprawy związane z rolnictwem, Generalnie nie za bardzo Polska wychylała się, dlatego że no, dosyć duża konkurencja jest na rynku, w tym na rynku Unii Europejskiej. Dlatego tak bardzo mocno jako polskie stronie Ludowe upominamy się o rolników i przywołujemy do porządku różnego rodzaju urzędników uważa z Pan, Unii Europejskiej że rząd ewentualnie bo robił, robił błąd. Opozycji mógłby również się upomnieć szerzej o polskie interesy w ramach Unii Europejskiej, no bo przypomnijmy, tak, na pewno mamy sprawę polskich cukrowni, mamy sprawę tego transportu w, na terenie Unii Europejskiej, gdzie wprowadzono te pewne ograniczenia, które te zmniejszyły konkurencyjność polskich firm, bo tak to, to trzeba wprost nazwać. Nie ma pan czasami wrażenia, tak jak pan zresztą przed chwilą nakreślił, że te kraje starej Unii, Dokładnie. kiedy my mamy pewne przewagi konkurencyjne, to od razu próbują je zniwelować. Dokładnie tak, panie że to jest bardzo trafna ocena z pana strony, ja mam tą ocenę podobną. Nasza żywność jest przede wszystkim zdrowa, konkurencyjna cenowo, i to boli również tą starą Unię Europejską. Oni bardzo zazdrośnie strzegą swoich interesów, rzucając między innymi polskiemu rolnictwu kłody pod nogi, dlatego tak bardzo ucieszyłem się. Ucieszyłem się, chociaż oczywiście w tej chwili. E, to ta moja wiara w to, że pan Janusz Wojciechowski, który jest komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, będzie naprawdę miał taki, ta, taką dobrą opiekę nad polskim rolnictwem, niestety ta moja uciecha legła w gruzach. No, bo oczywiście tak nie jest. Janusz Wojciechowski w ogóle nie interesuje się sprawami polskiego rolnictwa. Między innymi zawiódł na linii. Tej związanej z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża do Polski. To jego zadaniem jako komisarza Unii Europejskiej, jako komisarza w Unii Europejskiej, jako komisarza do spraw rolnictwa jest to, żeby spowodować, żeby były korytarze żywnościowe, żeby to zboże, i nie tylko zboże trafiło do osób, które potrzebują no się. Mamy, mamy Czyli w na przykład Afryka i Polsce Problem swój. z trzoną Chlewną, mamy w Polsce protest chtowców malin, też Michał Kołodziej, jak często występuje na tych protestach. Właśnie hodowca też był w Warszawie niedawno. Mamy również cały czas na horyzoncie to zboże, no bo tak, mamy 18 lipca wygasające porozumienie Rosji, Ukrainy i ONZ-u w sprawie transportu morskiego. No oczywiście to zboże ruszy pewnie znowu przez Polskę, zresztą Andrzej Duda nawet to już potwierdził. Mamy pełne silosy i mamy za pasem żniwa. Dokładnie tak, dlatego też w tamtym roku, w lipcu położyliśmy na stole... W Sejmie projekt ustawy dotyczącej, tak, tak ten projekt ustawy się nazywał, o ochronie polskiego rolnictwa. Przewid przewidywaliśmy to, dlatego że mieliśmy sygnały, że już to w sposób niekontrolowany zbożo, zboże wjeżdża z Ukrainy do Polski, bo przypomnę, że na Ukrainie są wcześniej żniwa niż w Polsce, więc te sygnały już mieliśmy i położyliśmy bardzo fajne rozwiązanie na stole. To znaczy, jeżeli chcesz wwozić zboże na teren rzeczypospolitej polskiej i mówisz, że to zboże tylko jedzie tranzytem i nie masz niecnych zamiarów, płacisz 1000 zł kaucji od tony i wtedy jest ta pewność, że to zboże wyjedzie, bo jak to zboże tylko przejedzie przez Polskę i wyjedzie z Polski, to 1000 zł jest oddawane temu, który zajmuje się transportem tego zboża, czy jest właścicielem tego zboża. I w ten sposób byśmy uniknęli tych problemów. Prawo i sprawiedliwość nie słucha opozycji, nie słuchało e, polskiego strony środowego. Mało tego, nasi europosłowie jeszcze napisali pismo do komisarza do spraw rolnictwa, czyli Janusza Wojciechowskiego, mówiące o tym problemie. Janusz Wojciechowski odpisał im to pismo, mam, że nie widzi tego problemu jako komisarz do spraw Ale ds. Prawo rolnictwa. i Sprawiedliwość nie tylko to wam zarzuca, natomiast zarzuca wam również to, że wykorzystujecie instrumentalnie politycznie rzeź wołyńską. To mówiła Fogie, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych do Dariusza Klinczaka, wiceprezesa PSL-u w jednym z programów telewizyjnych. No i właśnie, czy kiedy widzi Pan, jak Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swoją politykę również w sprawie rzezi wołyńskiej, to czy uważa Pan, że jest to polityka słuszna? Ale ja w ogóle nie rozumiem tych zarzutów, bo po pierwsze, jesteśmy za tym, żeby dozbrajać Ukrainę i niech Ukraina walczy z najeźdźcą rosyjskim. Po drugie, jesteśmy za tym, żeby pomóc Ukrainie w transporcie tego zboża. Ale do tego potrzebny jest komisarz do spraw rolnictwa i polski rząd, który ma narzędzia wszystkie w swoich rękach. Natomiast my jesteśmy od początku, od pierwszego dnia tej rzezi Wołyńskiej, jako ruch ludowy, jako polskie stronnictwo ludowe, jesteśmy za tym, żeby cały świat poznał prawdę. Żeby nastąpiła ekshumacja, godny pochówek, pomniki i tablice upamiętniające. I tutaj nie wolno zakłamywać historii. I tak jak Niemcy, bo niektórzy mówią naziści, tak jak Niemcy mordowali Polaków, tak i Ukraińcy. I co z tego, że spod e, znaku bandery? Ale Ukraińcy mordowali Polaków. Nie wolno zakłamywać historii. Trzeba o tym mówić. Trzeba e, szanować tych, którzy tam zostali zamordowani. W Buczy było też ludobójstwo. Tam zostało zamordowanych około 400 osób, w tym kobiety i dzieci. 100 tysięcy, mówi się od 80 000 do 120 tysięcy Polaków, w tym najczęściej to były kobiety i dzieci, mordowane w sposób okrutny, przebijane widłami. No już nie chcę mówić tutaj na tej antenie, bo, bo, bo to naprawdę są bardzo okrutne sposoby mordowania. Nawet mediator ze strony polskiej, który poszedł mediować z banderowcami, został roz, rozerwany. Tak, to było w filmie tak to było... Wojciecha Smarzowskiego, bo było pokazane ale, ale, ale to jest prawda historyczna. W związku z tym, i, i, gdzie, i gdzie ci Polacy byli, byli mordowani? To była ta słynna niedziela, gdzie wszyscy byli w kościołach. I oni byli mordowani właśnie w tych skupiskach, tam gdzie ludzie szli um, do kościoła. To po prostu było tragiczne. Żeby budować przyszłość, między innymi z Ukraińcami, trzeba rozmawiać o bolesnej historii. Trzeba powiedzieć sobie, uderzyć się w piersi, trzeba mówić o tym, jaka była Czyli prawda. Czyli uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość nie chodzi o uległą politykę wspólnotową? Nie chodzi, w sprawie. panie redaktorze. Oczywiście tak. Oczywiście, panie redaktorze. Kiedy? Jak nie teraz? To przecież Polska zabiega, żeby. To Polska zabiega, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. To Polska zabiega, żeby Ukraina weszła do NATO. W związku z tym, to, to Polska otworzyła serce dla Ukraińców. To my we własnych domach przyjmowaliśmy i przyjmujemy dzieci i matki ukraińskie, bo ojcowie walczą na froncie, to miejsca pracy są tych Ukraińców tutaj w Polsce. I my do tego podchodzimy z wielkim sercem i z wielkim szacunkiem. To nie chodzi o zemstę. Tu chodzi tylko o prawdę historyczną. Tu chodzi tylko o to, żeby uporządkować pewne sprawy i nie bać się o tym rozmawiać. Panie pośle, i tutaj Kiedy? Jak nie teraz? panie Postawmy na, tym, że... na chwilę kropkę, bo mamy oczywiście stałą część naszego formatu, czyli siedem kart na stół z pytaniami dla naszego gościa. Oczywiście z tych siedmiu wybieramy tylko trzy, tak, więc bardzo proszę. Która jest pierwsza, a która jest siódma? Zależy jak, się popatrzę, zależy, jak się popatrzy. Dobrze, panie rektorze, to ja poproszę tą kartę. Bardzo proszę. Czy Konfederacja jest partią y, prorosyjską? Y, ja może skupiłbym się nie na całej Konfederacji, natomiast nie wymieniam nazwisk. Natomiast zachowania y, niektórych y, członków y, partii y, Konfederacja y, dla mnie są. I, I to zachowania y, prorosyjskie. Uważa pan, że bez tych członków Konfederacja byłaby lepsza? Nie wiem, czy byłaby lepsza, dlatego, że jednak dla Konfederacji ci członkowie przynoszą pewnego rodzaju punkty procentowe, bo jednak część społeczeństwa polskiego jest taka, a nie inna. Ja to szanuję, to jest, y, to jest demokracja, ale nie popieram y, tych działań i absolutnie jestem przeciwny. Dlatego też, y, między innymi. Jak patrzę na pewne zachowania niektórych posłów z Konfederacji w Sejmie, na ich wypowiedzi, na to, w jaki sposób podchodzą do spraw rosyjskich i na to, jak chwalą Rosję, to śmiem powiedzieć, że te zachowania są właśnie prorosyjskie. Nie popieram tego. I kolejne pytanie. Gdzie są russcy agenci w polityce? Kiedyś była też taka nagonka na tych, którzy współpracowali z różnego rodzaju służbami. Ja myślę, że to do dzisiaj nie zostało też wyjaśnione. Natomiast nie mnie to oceniać, gdzie są ruscy agenci w polityce, ci ruscy agenci są, są w biznesie, są wśród lobbystów. Między innymi dam konkretny przykład, panie redaktorze. Jak oddawaliśmy władzę w roku 2015, to średnio w roku przyjeżdżało 4,5 do 5 milionów ton węgla z Rosji. Natomiast jak Prawo i Sprawiedliwość przyjęło władzę, to tego węgla dwa, a nawet trzy razy więcej przyjeżdżało do Polski, a polski węgiel zalegał na hałdach. Szczyt tego importu węgla do Rosji z Rosji do Polski, był w 2018 roku, to było prawie 14 milionów ton. Oczywiście PiS broni się tym, że to były firmy prywatne. Natomiast ja zadałem pytanie ministrowi aktywów państwowych, panu Sesinowi, i dostałem pytanie: ile ton rosyjskiego węgla sprowadziły spółki skarbu państwa? Zadałem też drugie pytanie. Ile ton rosyjskiego węgla spółki skarbu państwa kupiły? Od pośredników, którzy kupili z Rosji ten węgiel. Więc odpowiedź na pierwsze pytanie to były takie, że w tym czasie 2016-2022 spółki skarbu państwa kupiły 4,5 miliona ton węgla, natomiast Ministerstwo Aktywów Państwowych nie prowadzi statystyki, ile spółki skarbu państwa kupiły ruskiego węgla od pośredników. Dla sprawiedliwości, również to pytanie zadałem od 2000 roku, więc y, y, wcześniej spółki Skarbu Państwa nie sprowadzały ruskiego węgla, czyli za naszych rządów spółki Skarbu Państwa nie sprowadzały tego węgla, a apogeum sprowadzania ruskiego węgla było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, kolejne pytanie. Kto lepszy Kaczyński czy Gierek? O, to jest, y, y, zależy w którym temacie, bo jeżeli Powiedzmy, chodzi o bo jeżeli chodzi o zadłużanie e, państwa, no to w tej chwili co się w tej co, co w tej chwili się dzieje, no to po prostu ręce opadają. Mało tego, ja wczoraj byłem na debacie związane, związanej z daniem absolutorium dla prawa i sprawiedliwości z wykonania budżetu. Opinia Najwyższej Izby Kontroli no miażdżąca. Właśnie, miażdżąca. Bo było miażdżąca. tam takie stwierdzenie jak 300 miliardów złotych poza budżetowego długu. Dokładnie 320, chyba 6 miliardów złotych poza jakąkolwiek kontrolą b, b, poselską, czyli poza w budżetem. Roku. W jednym roku, tak Panie Rektorze? Absolutnie w jednym roku. Chcę tylko powiedzieć, że w tej chwili, w tym roku, na 2023 rok budżet na przykład monoski to jest w granicach 150 miliardów złotych, gdzie 98 miliardów złotych jest zapisane w budżecie państwa, a ponad 50 miliardów złotych w systemie pozabudżetowym, poza wszelką kontrolą w funduszu wsparcia sił zbrojnych. I chcę panu powiedzieć, że tych funduszów i tych, tych różnego rodzaju instytucji, gdzie te pieniądze są wydawane poza kontrolą budżetową, jest około 100. Więc yy, to jest ogromne ryzyko i pytanie jest takie, czy... My mamy jeszcze ten budżet państwa kontrolowany przez parlament, czy już nie? Wydaje mi się, i czytałem taką odezwę ponad 50 osób, którzy specjalistów, ekspertów, którzy zajmują się finansami, którzy ostrzegają, że po prostu Polska idzie w ślady różnego rodzaju dyktatorów, którzy rozdają mlekom ręką publiczne pieniądze. I w żaden sposób nie ma sejm nad tym kontroli. Taki, taki panie dyrektorze, jest przykładem tego, jak ostatnio pan sasin, pan minister sasin, wręczał Tak, miecz, no właśnie, bo miecz. tam było co do mniejszych i większych 250 tysięcy złotych z fundacji Enea na miecz mieszka pierwszego dla ojca. Dokładnie. dokładnie. Pan wręczyłby Drodzy, taki miecz, Drodzy ojcu państwo, Tadeusza przede wszystkim nie ważyłbym się zakupić takiego miecza, bo to są publiczne pieniądze. Enea z spółką Skarbu Państwa. Która, jeżeli oni wydają 250 tysięcy złotych na tego typu gadżet, znaczy to jest w ogóle wartość historyczna, bo to jest miecz czasów Mieszka I. Ale ja mam takie pytanie: po co Ojcu Ryzykowi taki miecz? Po to, żeby się lepszy czuł. No właśnie, po to, ale też jest pytanie to, o to, żeby jego uchonada e, została jak, jak z, wygląda, e, zaakceptowana e, i zaspokojona. Bo pan jest, rozumiem, pan jest partią, no, która jest raczej konserwatywna historycznie. Oczywiście, ja pan chodzę, jest katolikiem. Ale ja chodzę do kościoła. E, no i właśnie i e, ogląda pan te sceny z Jasnej Góry, tak gdzie Rostowka Kaczyński przemawia. No ma takie, daktorze, Tak naprawdę ma taką chwilę, powiedziałbym, programu wyborczego. to, że ja zawołałem moją żonę, jak zobaczyłem, jak Kaczyński przemawia z, z Jasnej Góry. I, I zawołałem żonę, i, i, i powiedziałem: Zobacz, zobacz, co te skórczy byki robią. Już przepraszam, ale, ale no już poziom mojego zdenerwowania zobacz, jak kalają świętą ziemię, jasną górę. No, to, to jestem, ja jestem przerażony. 4 miliony katolików z, od 2016 roku przestało chodzić do kościoła, panie redaktorze. To pytam, w którym kierunku idziemy. Ja jestem osobą wierzącą. Kościół to również. Bo ja. zazwyczaj kość, tron sojusz tronu z ołtarzem jest najgorszy dla ołtarza. Zgubny dla ołtarza. Dokładnie tak. I tu wyraźnie widać, w jaki sposób Tron traci na tym. Natomiast nie ma pan wrażenia, że w ogóle w historii trzeciej RP czasami brakowało tych zdrowych relacji między państwem a kościołem? O też Bronisław Komorowski przemawiał, przecież z Jasnej Góry. Też mieliśmy zdjęcia, no pamiętamy z kampanii yy, prezydenckiej w 2005 roku, gdzie Donald Tusk, tak po świeżym, tak yy, ślubie kościelnym ze swoją żoną, siedzi przy w tak, Chrystusa tam z córką. No, kościół był instrumentalnie wykorzystywany przez polityków w trzeciej I To roku. jest najgorsze, że Kościół daje się wykorzystywać, bo pan, każdy polityk będzie chciał zaistnieć wszędzie. Również pewnie... Obiecałby pan Polakom, że jeżeli nie wiem, trzecia droga, czy wygrałaby te wybory, czy współtworzyła rząd, czy jakkolwiek miałby wpływ na władzę w Polsce, to skończyłoby się to. Wie pan, co powiedział Wincenty Witos? Wincenty Witos powiedział w ten sposób, że w sprawach polityki będzie słuchał nawet wikarego. Yy, źle, Przepraszam, w sprawach wiary będzie słuchał nawet wikarego, w sprawach polityki nie będzie słuchał nawet biskupa. I to jest właśnie to rozgraniczenie A polityki, nawet prymasa, nawet papieża. W sprawach polityki, wiara wiarą, polityka polityką. Uważam, że Kościół nie powinien robić polityki, nie powinien się wtrącać po, w, w politykę. Natomiast absolutnie Kościół też nie powinien dać się wykorzystywać politykom Kiedyś jeden z biskupów w Polsce zapytał mnie, panie pośle. Niech pan odpowie, dlaczego młodzi przestają do kościoła chodzić. Czyli idą do bierzmowania i po bierzmowaniu bardzo dużo młodych ludzi w ogóle już nie pojawia się ślubu. w kościele. Do ślubu. Do najczęściej. To już wtedy koniec. Nie do ma. Ja powiedziałem dziecka. w ten sposób. Wie pan, ja też nie, nie boję się przyznać i nie wstydzę się przyznać. Ja miałem cztery i pół roku, jak stanąłem pierwszy raz, założyłem komrze i byłem ministrantem. Potem byłem lektorem. 20 lat stałem przy ołtarzu. I nie godzę się na to, żeby w ten sposób politycy... Instrumentalnie traktowali Kościół i nie godzę się, żeby Kościół też w jakiś sposób dał się wykorzystywać. Niestety, w wielu przypadkach tak jest. Za moich czasów, i to była odpowiedź dla księdza biskupa za moich czasów ksiądz, który opiekował się ministrantami, młodzieżą, organizował turnieje piłki nożnej, organizował turnieje ping-ponga, bo to były najprostsze rzeczy to były no, dosyć dawne czasy. Nie było takich spływów kajakowych, tego typu rzeczy, ale były wyjazdy na oazy. Było w jaki sposób zainteresowanie tą młodzieżą, była też msza młodzieżowa, gdzie był zespół muzyczny, był zespół muzyczny pięcio-, sześcio-, siedmioosobowy, gdzie młodzież waliła, Oknami i drzwiami do kościoła. To kościoła nie kościół można kiedyś, było wejść. Kościół kiedyś miał bardzo silną pozycję w Polsce, też w związku z tym, że często było stanie wolności w czasach PRL-u zaborów. Dokładnie. Natomiast na końcu oddajemy głos naszym widzom tradycyjnie dziękujemy za pytania. Natomiast już widzę, że pierwszy nik jest dość ciężki do przeczytania, więc prosimy również o takie niki, nie wiem, polsko brzmiące. I użytkownik wrach Mobi zadaje pytanie, czy nadszedł już czas agrarnej dominacji. Ale bez, ży, ży, bezpieczeństwo żywnościowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne. Proszę zauważyć, w jaki sposób na przykład Rosja chciała kupić azoty tarnów. I między innymi też, i to chcę też przypomnieć, za tych czasów, kiedy pan premier Morawiecki był prezesem dużego banku, to Dom Maklerski pomagał we wrogim przejęciu. Rosyjskiego, bo rosyjski oligarcha chciał. chciał Pamiętajmy natomiast tutaj. Tam są produkowane nawozy. Tutaj jeszcze co do tego, bo tu jestem przekonany, że w który zadał to pytanie, zresztą pozdrawiam go serdecznie, miał na myśli piosenkę taką sprzed bodajże już dekady. Kombat Wiejski klasie, w której właśnie jest taka, jest taki hymn, nie wiem jak to określić, rolników ludowców, że nadszedł czas agrarnej dominacji. słysza pan tą piosenkę kiedyś? Nie, nie słyszałem, ale polskie To jest, to jest, to, jest ludowe... to jest praca do na nadrobienia. Dobrze, no okej, okay. obiecuję, że to zrobię. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest już partią klasową od wielu lat. Jest partią, tak jak sama nazwa wskazuje, ludową, czyli powszechną. Proszę zauważyć, że mamy swojego posła też Władysława Bartoszewskiego z Warszawy. To jest w tej chwili pierwszy poseł, gdzie po wojnie z polskiego, startując z, listu, z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, dostał się do Sejmu. Mamy posłów startujących z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego z wielu dużych miast, też z Wrocławia, z Poznania, z, z, ze Szczecina, z, z Gdyni, e, chociażby Marek Biernacki, e, poseł, który startował z naszych list. Także e, absolutnie Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią ogólnonarodową, ale oczywiście korzenie mamy na wsi. Panie pośle, mamy kolejne pytanie od użytkownika Gerard Krawiec. Tu się zaczyna już hejty, zarabiając po 10 tysięcy, nic nie robiąc. Czego jeszcze oczekuje Pana do życia? Ja przede wszystkim chciałbym, żeby wszyscy mogli zarabiać po te 10 tysięcy złotych, nie wyjeżdżać z Polski, żyć w Polsce bezpiecznej, wolnej, zdrowej i takiej, gdzie młodzi ludzie mają różnego rodzaju perspektywy na przyszłość. Mogli zakładać firmy i żeby nie byli okradani również i w postaci podatków, bo tu nie chodzi o to, żeby zabrać stówę. Potem, tą, potem 50 zł rozdać w różnego rodzaju darowiznach, a stówę sobie gdzieś tam przytulić na boku dla swoich kolesi, w różnego rodzaju fundacjach. Polska ma być uczciwa. Ludzie nie mogą umierać w kolejce do lekarza, a młodzi ludzie mają znać, i to jest nasze założenie, po podstawówce język angielski komunikatywnie. Panie pośle, i na koniec pytanie od użytkownika Krzysiek D. Podobne pytanie do osobicy prezes Darusz Klimczak, ja nawet nie wiem, czy to nie ten sam użytkownik. Jak się czuje ktoś, kto należy do partii, która jest polską kurtyzaną i czy niejaki Pawlak przygotowywany jest wspólnie z tamtejszym koalicjantem do odsiadki w więzieniu za najwyższe ceny ruskiego gazu dla Polaków? No to ja bym chciał przypomnieć temu panu, czy tej pani, która to napisała, to zapewne z PiSu, e, rok 2006, e, gdzie nikt inny, tylko Minister Skarbu Jasiński z pis podpisuje kontrakt z Rosją wieloletni, długoletni, gdzie 10% ceny gazu poszły do góry, i PIS oczywiście nie chce tego w żaden sposób sprawdzić, ani w żaden sposób dyskutować. I chcę też powiedzieć, że my mieliśmy z pis propozycję wejścia zamiast Solidarnej Polski do. Czyli to, reale, do to co mówił do rządu, do rządu i odmówiliśmy, czyli Jaka kurtyzana? O czym rozmawiamy? No właśnie, bo bardzo często PSL jest Absolutnie, nazywany partią obrotową przez Absolutnie. wielu wyborców. No i, i tutaj zadajemy kłam. Pomimo, że jesteśmy ósmy rok w opozycji, nie daliśmy się skusić prawo i sprawiedliwości. I nie damy. Tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie, oczywiście. Zachęcam do komentowania, dawania znać czy się państwu e, podobało. Staramy się czytać e, wszystkie komentarze państwa i moim gościem był poseł Paweł Bejda. Nawet te trudne. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.